dobry. Proszę pana, ja dzisiaj rano kupiłem w pana sklepie ten jogurt. Tak. Bo to jest sklep Bartek, tak? Z uśmiechem do każdego klienta, tak? Tak. Smaczunio. Najcudowniejszy początek dnia. I co? No i miałem cudowny początek dnia, dopóki go nie wypiłem. A resztę dnia spędziłem, wie pan gdzie? Gdzie? Tam? Niestety. To niemożliwe. Dlaczego? Niech pan spojrzy tutaj. Proszę bardzo. Smaczunio, najcudowniejszy początek dnia przeniesie cię w krainę owocowych sadów i najczystszych rzek. Mnie akurat przeniósł gdzie indziej. Abyś tam mógł się upajać śpiewem ptaków, kolorami unoszących się w powietrzu motyli. No, wirowało im przed oczami, to prawda, tak. To motyle były. Jogurt smaczunio to esencja leśnych owoców prosto z serca pradawnej puszczy. To świeżość porannej rosy strącanej z gałązek przez młody wiatr. Nie wdając się w szczegóły, było zupełnie inaczej. A więc mamy dwie zupełnie sprzeczne relacje. I szczerze mówiąc, to co jest tutaj napisane, brzmi dla mnie dużo bardziej wiarygodnie niż pana chaotyczna i rwana opowieść. Panie, nie interesuje mnie, co tu jest napisane, tylko ten jogurt jest po prostu stary. A co tu pisze? Nowość. No i komu powinno być głupio? Pan zobaczy. On jest przeterminowany o miesiąc. Skąd pan wie? Bo tu jest... Próbował pan zamazać flamastrem datę ważności, ale widocznie flamaster był stary i przebija, wszystko widać. Słaby flamaster pan ma. Kurde, widzi pan, jakie chamstwo? Wczoraj kupowałem i chłop mi wmawiał, że jest nówka. Coś podobnego jak to, nikomu nie można wierzyć. To odda mi pan pieniądze za ten jogurt, czy nie? To zależy od jednej rzeczy. Jakiej? Czy ten chłop mi zwróci pieniądze za flamaster? Nie zwrócę. To ty... Kurde,